Witajcie na kanale politycznym to jedna z najbardziej szokujących informacji od początku wojny otóż jak przyznał na łamach oficjalnego magazynu Globe and Laurel były dowódca Royal Marines generał Robert McGowan brytyjska piechota morska brała udział w tajnych operacjach na Ukrainie po raz pierwszy brytyjski oficer wojskowy publicznie przyznaje się do prowadzenia tajnych operacji na Ukrainie po 10 miesiącach dowiadujemy się że siły NATO nie są tylko biernymi obserwatorami wojny. Zapraszam na materiał. Generał Robert Magowan powiedział, że brytyjscy komandosi wspierali dyskretne operacje w niezwykle wrażliwym środowisku. Powiedział, że ich misje niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka politycznego i militarnego. Magowan jest byłym komendantem generalnym Royal Marines, który dołączył do elitarnej jednostki Royal Navy w 1989 roku. Dowódcą Royal Marines był od czerwca 2016 roku do stycznia 2018 roku i ponownie od kwietnia 2021 roku do 25 listopada tego roku. Magołan opisał, jak 350 członków 45 Komanda Piechoty Morskiej zostało wysłanych na początku roku do eskortowania dyplomatów z brytyjskiej ambasady w Kijowie, kiedy stało się jasne, że rosyjskie wojska przygotowują się do inwazji. Następnie, jak ujawnia, komandosi wrócili do Kijowa w kwietniu, aby chronić ambasadę, gdy Wielka Brytania przywracała obecność dyplomatyczną po tym, jak rosyjskie siły zrezygnowały z próby zajęcia ukraińskiej stolicy. Jak wskazuje dziennik The Times, brytyjskie Ministerstwo Obrony wcześniej potwierdzało obecność komandosów chroniących personel ambasady, przy czym uważano, że rozmieszczono do około 30 osób, ale po raz pierwszy. Wojsko przyznało, że brytyjskie siły brały udział w operacjach specjalnych podczas pobytu na Ukrainie. Jak napisał Magoan, w styczniu tego roku grupa 45. Komanda została wysłana w krótkim czasie z ciemności zimy w północnej Norwegii w celu ewakuacji brytyjskiej ambasady w Kijowie do Polski. Następnie w kwietniu wrócili, aby ponownie ustanowić misję dyplomatyczną, zapewniając ochronę krytycznemu personelowi. Podczas obu faz komandosi wspierali inne dyskretne operacje w ogromnie wrażliwym środowisku i przy wysokim poziomie ryzyka politycznego i wojskowego. Dodajmy w tym miejscu, że Grupa 45. Komanda to specjaliści od działań wojennych w Arktyce. Jednostka wielkości batalionu była mocno zaangażowana w konflikt o Falklandy, kiedy komandosi brali udział w bitwie o Port Stanley, a także brała udział w działaniach w Iraku i w Afganistanie. Na początku roku brali udział w ćwiczeniach w Norwegii, kiedy zostali szybko przerzuceni do Polski, aby pomóc w ewakuacji. Podczas treningów w zamarzniętych górach i fiordach za kołem podbiegunowym temperatura spadła do minus 35 stopni. Oprócz prowadzenia operacji specjalnych na Ukrainie, Magolan pochwalił Marines za ich rolę w szkoleniu Sił Zbrojnych Kijowa. Oprócz szerszej obrony, Byliśmy mocno zaangażowani w szkolenie setek ukraińskiego personelu wojskowego przez całe lato. Planujemy również szkolenie ukraińskich marines, powiedział Magoan. The Times ujawnił na początku tego roku, że brytyjskie siły specjalne były na miejscu w Kijowie, pomagając w szkoleniu lokalnych żołnierzy. Trenerzy wojskowi zostali po raz pierwszy wysłani na Ukrainę po inwazji na Krym w 2014 roku, ale zostali wycofani w lutym aby uniknąć perspektywy bezpośredniego konfliktu z siłami rosyjskimi. Jednak ukraińscy dowódcy powiedzieli, że po inwazji przeszli dalsze szkolenie od żołnierzy brytyjskich w zakresie używania przeciwpancernych Enlao. Wielka Brytania wysłała również ekspertów do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego do ochrony krytycznych ukraińskich ministerstw. Specjaliści od lutego pracują zdalnie w imieniu rządu brytyjskiego, aby udaremnić ataki. Przed rosyjską inwazją 24 lutego brytyjski minister obrony Ben Wallace przyznawał, że niewielki kontyngent personelu wojskowego przybył na Ukrainę w celu dostarczenia broni i szkolenia w miarę wzrostu zagrożenia wojną. Później doniesiono, że brytyjski personel wojskowy, w tym operatorzy SAS, zostali wysłani w celu szkolenia ukraińskich żołnierzy w zakresie systemów uzbrojenia po rozpoczęciu wojny. Ministerstwo Obrony w tamtym czasie nalegało, aby żaden brytyjski żołnierz nie był zaangażowany w operacje bojowe, stwierdzając Brytyjski personel wojskowy został rozmieszczony w celu wsparcia dyskusji na temat znaczącego szkolenia oferowanego siłom zbrojnym Ukrainy przez Wielką Brytanię. Nie pełnią żadnej funkcji bojowej. Teraz wypowiedź Magołana rzuca nowe światło na skalę zaangażowania nie tylko brytyjskich żołnierzy w wojnę na Ukrainie, ale całego systemu NATO.